Chcę teraz przez chwilę pomówić o Jezusie na krzyżu, na temat misterium paschalnego. Skupię się na Jego cierpieniach i męce i na torturach, które musiał przejść dla nas, o czym wiemy. Na krzyżu mówi tak: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czytaliście to? Wiecie, skąd to pochodzi? Z psalmu 22. Jezus cytuje go na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Widzimy, że to Chrystus, tak? Przeczytajcie w domu cały psalm 22. Jest naprawdę niesamowity. Wrócimy do niego, ale chcę się zatrzymać na razie i porozmawiać o tym robaku. Dlaczego nazwał się robakiem? Większość nauczeń mówi o tym, że dlatego, że uniżył się przed ludźmi. To prawda, bo wszystkie zwierzęta są podrzędne dla ludzi. Człowiekowi została dana władza nad ziemią, więc mógł nazwać siebie królikiem. I to też byłby niższy niż człowiek. Ale wybrał robaka. I to nie dlatego, że jest obrzydliwy. Gdyby chciał wybrać coś obrzydliwego, wybrałby karalucha albo coś w tym rodzaju. Ale wybrał robaka. Postudiowałem trochę ten temat i większość pewnie z Was nie widziało oryginalnej hebrajskiej wersji. Ten robak po hebrajsku to tovlaat. To właśnie słowo zostało użyte. Ale to nie taki zwykły robak, jak larwa albo coś takiego. To bardzo konkretny robak. Tutaj macie tłumaczenie tego słowa jako karmazyn, purpura albo robak. Również użyte jest w Księdze Wyjścia, kiedy to ludzie mają zbyt dużo manny i pojawiają się te robaki. To znowu ten konkretny robak. Bóg nie chciał, żeby ludzie magazynowali zbyt dużo manny. Chciał, żeby zaufali Mu. Dlatego zesłał te robaki, żeby zjadły całą niezjedzoną przez ludzi mannę. Więc co to tak naprawdę oznacza? Tutaj macie szkarłatnego robaka, czyli Coccus ilicis. Skupię się teraz trochę na nim, bo Jezus właśnie nazwał siebie tym konkretnym robakiem. To jego zdjęcie. To w fazie kokonu. Przyczepia się do gałęzi. Tu trochę więcej tych zdjęć. Jest naprawdę mały. Wygląda może trochę jak morski skorupiak. W Izraelu uprawiali takie robaki. Czy wiecie, że uprawiano kiedyś ślimaki dla niebieskiego barwnika? Brano kiedyś takie ślimaki z wody i kiedy się otworzyło, można było wydobyć niebieski barwnik. Te robaki mogą być pozyskiwane, żeby dać szkarłatny barwnik. Tak robi się też w Izraelu. Ten gość wkłada takiego robaka do wrzącej wody i po jakimś czasie woda zmienia kolor na czerwony. Teraz przyjrzyjmy się temu bliżej i przypomnijcie sobie, kim jest Jezus, co zrobił dla nas, co powiedział podczas ostatniej wieczerzy i pamiętajcie o tym. Hebrajskie słowo określające robaka to rima, co znaczy pluskwa. Ale hebrajskie słowo, którego użył Jezus, to tolaat, co znaczy karmazynowy albo szkarłatny robak. Kiedy nastaje okres reprodukcyjny dla szkarłatnego robaka, co zdarza się tylko raz w jego życiu, znajduje on kawałek drzewa, drewnianego płotu albo kija.
przyczepia swoje ciało do drewnianej powierzchni i tworzy karmazynową skorupę. Przyczepia się do drzewa tak mocno, że niemożliwe jest oderwanie go bez całkowitego rozerwania jego ciała i zabicia go. Chyba wiecie, dokąd to zmierza, co? Karmazynowy robak składa jaja pod swoim ciałem i okrywa je niczym tarcza. Młode larwy po wykluciu zostają pod tą skorupą. Ciało matki daje ochronę dla młodych i jest zaopatrzeniem w pokarm. Młode żywią się żywym ciałem swojej matki. A co Jezus powiedział do nas? Bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało. Ja jestem robakiem. Pijcie. To jest moja krew. Ja jestem robakiem. Po kilku dniach żerowania na żywym ciele matki, młode rosną, a matka ginie. To właśnie wtedy ten szkarłatny barwnik barwi drzewo i również pokrywa młode. Szkarłatna powłoka chroni przed drapieżnikami i barwi je na całe życie. Tak wygląda drzewo, kiedy zbiera się z niego te robaki. I co to przypomina? Chrystus powiedział, ja jestem robakiem. Ja jestem szkarłatnym robakiem. Chronię swoje dzieci. To jest moje ciało, jedzcie je. I kiedy umrę, moja krew ochroni was przed drapieżnikami. To jeszcze nie koniec. Pierwszy list świętego Jana. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Po śmierci, która daje życie swoim dzieciom, dzieje się coś niesamowitego. Przez okres 3 dni można zdrapać robaka z drzewa, a karmazynowy żel może być użyty jako barwnik. Ten sam barwnik był wykorzystywany w tabernakulum i w odzieży wysokich księży. Przez 3 dni można zbierać tego martwego robaka. I brano barwnik i barwiono nim materiał, który pokrywał starotestamentowe tabernakulum. I używano go do barwienia odzieży wyższych kapłanów. To tylko zbieg okoliczności, co nie? Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Rankiem 4. dnia robak przyciąga swoją głowę do odwłoku i przybiera kształt serca. Również traci swój szkarłatny kolor i zamienia się w wosk, który jest biały jak śnieg. A co mówi Jezus w Psalmie 22? Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. I w Izajaszu: chodźcie i spódź ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Ja jestem robakiem. Wszystko, co zrobił Jezus, jest widoczne w tym cyklu życiowym. Widzimy Boga w naturze. Dlatego właśnie powiedział, jestem tym robakiem. Będę karmił moje dzieci moim ciałem i ochronię je moją krwią. Ochronię przed drapieżnikami, dopóki same nie będą w stanie się bronić. Dzięki tej krwi ja będę ich kapłanem, a ich grzechy wybieleją jak śnieg. Słyszeliście kiedykolwiek o tym? To nie przypadek. Nie można tego po prostu tak wymyślić, ale musimy to dostrzec. O wiele więcej ukryte jest w stwierdzeniu, że Jezus uniża się przed ludźmi jako robak. Dał fizyczny przykład na to. Żydzi uprawiają tego robaka w Izraelu. Te zdjęcia, które wam pokazałem, na których robak jest we wrzącej wodzie, pochodzą z Temple Institute z Jerozolimy. Ci Żydzi nie wierzą, że Jezus był Mesjaszem. Chcą zbudować 3. świątynię. I robią tam ubrania dla kapłanów, które barwią barwnikiem pozyskanym z tego robaka.
Żydzi robią to dzisiaj. Bóg wie o tym i ukrywa się zaraz na widoku, w naturze. Musimy to tylko dostrzec.